Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym raporcie wojennym. Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 19 a 21 lutego i oczywiście pamiętajcie o rozwoju kanału, pamiętajcie o wspieraniu tego kanału, to dzięki Wam ten kanał się rozrasta, powiększamy szeregi, a dzięki Wam docieramy z informacjami do większej ilości ludzi. Za to Wam bardzo dziękuję. Przejdźmy na mapę Ukrainy i zaczynamy raport wojenny. Nie przejdziemy do samych walk, do streszczenia tego co działo się na linii frontu. Oczywiście, najważniejszą informacją, dla wielu zaskoczeniem, jak i dla mnie w dniu wczorajszym, czyli 20 lutego, było pojawienie się Joe Bidena w samym Kijowie. Wyprawa, o której decydowano w piątek, sam prezydent powiedział, że chce. Dla niego to też pewne być i nie być, a dla Ukrainy wielkie wsparcie, dlatego że mamy tutaj świadomość tego, Ukraińcy mają świadomość tego, że są wspierani przez najsilniejszy kraj świata, który prowadzi tak naprawdę własną politykę i wiemy, że nie chodzi o tyle o Ukrainę, co oczywiście chodzi o osłabienie. Rosji na arenie międzynarodowej, na poziomie militarnym, i Stany Zjednoczone zrobią wszystko, aby ten cel osiągnąć. Mówi się tutaj jeszcze przed wizytą w Warszawie, mówiono, e, specjaliści informowali, że głównym celem Stanów Zjednoczonych jest przede wszystkim osłabienie Rosji na arenie międzynarodowej, osłabienie potencjału militarnego, aby Rosja. Przez wiele, wiele lat nie mogła zagrodzić innym krajom w regionie, a przede wszystkim, żeby Stany Zjednoczone mogły mieć możliwość konfrontacji czy ewentualnej odpowiedzi przeciwko Chinom, bo wiemy, że po drugiej stronie w Azji no, ten konflikt na linii Stany Zjednoczone-Chiny oraz z innymi krajami cały czas jak z Tajwanem narasta. Natomiast jest to z cegiełek geopolityki światowej i tutaj no Stany Zjednoczone będą pilnować swojego interesu namawiając jednoznacznie namawiając jednocześnie kraje Europy Zachodniej do wsparcia mm, własnych możliwości obronnych w ramach paktu NATO więc tutaj sojuszu NATO więc tutaj mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy, które by Mogły nam mówić, po co, albo dlaczego Stany Zjednoczone w tym wypadku wspierają Ukrainę. A ważna informacja jest też taka, że przyjazd samego Joe Bidena do Kijowa nie tylko jest ogromnym wsparciem dla narodu ukraińskiego, żołnierzy, społeczeństwa, które od roku już walczy z rosyjską agresją oficjalną. Agresją, bo wiemy, że ta wojna jest od 2014 roku. Natomiast sama podróż Bidena, no, nie tylko skradła prawdziwe show, które dzisiaj, 21, yy, zademonstrował Putin, mówiąc, że nie walczy z narodem ukraińskim. No to jeżeli tylko nie walczy z narodem ukraińskim, ale z rządem kijowskim którego zakładnikami jest naród ukraiński. Ten sam naród ukraiński, który broni własnej wolności, i to jest dziwne, że dzisiaj ten naród, który jest niewolnikiem rządu kijowskiego, stawia czoło Rosji, walczy z Rosją na każdym możliwym kierunku działania i broni swojej suwerenności. To jest najbardziej ciekawe. Natomiast. Sam Putin tutaj informuje, że żadnej wojny nie będzie, nie będzie ogłoszonej wojny, będzie dalej trwała operacja specjalna. Nazywajmy to jak chcemy wojna jest. I tutaj jest jeszcze jeden aspekt, który z powodu wizyty Bidena Moskwa przez wiele godzin milczała, aby nie podnosić tutaj symbolu tej podróży. Bajdena do Kijowa, dlatego że no, byłoby to przyznanie się do tego, że w pewnym sensie jest to cios dla samej Rosji, gdyż no, podróż prezydenta supermocarstwa do Kijowa daje jasny sygnał, że Ukraina będzie nadal wspierana przez Stany Zjednoczone, przez Zachód, przez państwa Zachodu szeroko tego słowa pojętego. Natomiast Rosja musi się liczyć z konsekwencjami dalszej eskalacji, jeżeli Taką będzie wybierała drogę, a dzisiaj Putin potwierdził to, że taka będzie jej część. Czyli dalej będą eskalować ten konflikt, nastawiają się na bardzo długi konflikt. No, ale tutaj widokiem, czy jeszcze taką sugestią jest to, że całą otoczkę w milczeniu obserwuje, obserwują Chiny, które no, pojawiły się też informacji. Że skłaniają się do wsparcia militarnego Rosji, natomiast, jak wiemy, Chiny są bardzo mocno połączone gospodarczo ze światem, więc tutaj nawet sam Binken mówił, że no udzielenie takiej pomocy spowoduje, że Chiny będą mieć duże problemy gospodarcze i z tym też Chiny muszą się liczyć w przyszłości. Natomiast wiemy, zapowiedziana została pomoc. Kolejna pomoc transza, pomocy militarnej dla Ukrainy wraz z, z, z wizytą Bidena w, w Kijowie. Dzisiaj spotkanie, nagrywam to po południu 21, jeszcze przed przemówieniem samego Bidena w Warszawie, więc czego się możemy spodziewać? Możemy się spodziewać tego, że zostanie powiedziane jedna główna rzecz. Ukraina będzie wspierana aż do zwycięstwa. I o tym zwycięstwie i o tych rzeczach Mówią już politycy nie tylko Włoch, i Francji, ale nawet i Scholz, który tutaj żalił się ostatnio w Monachium, że musi namawiać inne kraje do wysyłania czołgów, gdyż ich deklaracje no, zostały troszeczkę nad wyraz. Nie musi ich teraz gonić, że tak powiem, z tymi decyzjami, które zostały podjęte, a nie widać jakiegoś tam pośpiechu. Jak widać no, różne rzeczy się dzieją i ciekawe się e, dzieją. A my przejdziemy sobie na odcinek Sfatowe Kremienna i zaczynamy odcinek raportu wojennego. Jeżeli chodzi o odcinek północny, czyli Sfatowe Kremienna, mamy dalsze walki w rejonie dworycznej. Pojawiły się doniesienia o atakach w rejonie właśnie dworycznej bez sukcesów. Dalej bardzo mocno Synkiwka jest atakowana. Przez stronę rosyjską pojawiły się tutaj oddziały 105. Brygady Obrony Terytorialnej, która została przesunięta na ten odcinek. Mamy tutaj taki wzmocnienie rygla y, ukraińskiego, gdyż obok 14. pojawiły się oddziały 92. które tutaj y, zrobiły taki rygiel, który ma zatrzymać działania ofensywne strony rosyjskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kuzynówkę walki, ukraińskiej ataki że tutaj Ukraińcy tutaj są tą trasą atakującą. Oczywiście wymiana ciosów w tym rejonie trwa. Natomiast mamy informacje o walkach w rejonie Kozumiówki, gdyż Kozumiówki dlatego że pozycje tutaj górują ukraińskie nad rosyjskimi, mają lepsze lepsze rozpoznanie i walki tutaj cały czas trwają. W reniu tym machiwki kontrataki też rosyjskie, bez skutków. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek południowy, przejdźmy sobie na mapę kremiennej. Jesteśmy na odcinku kremiennej. Jeżeli chodzi o ten odcinek, mamy informację o walkach w masywie leśnym e, na południu od Kuzymy i Dibrownej. Mamy tutaj oddział 95 wzmocniony oddziałami specjalnymi 8. Pułku Sofu. Natomiast jeżeli chodzi o inne odcinki, mamy tutaj próby ataków na zachód od Czerwono-Popiwki. Nieudane ataki rosyjskie. Zresztą te natarcia teraz troszeczkę osłabły w tym rejonie, chociaż walki trwają. Rosjanie nie są w stanie za bardzo przełamać tej pozycji ani dojść do, do głównej linii oporu na linii Newskie, Terny, Jemporivka, torskie I mimo bardzo dużych sił w tym rejonie, nie udało się im osiągnąć głównej linii oporu ukraińskiego. Cały czas walki trwają, jakby na przedpolu tej głównej linii obrony. Natomiast bez żadnych sukcesów w tym rejonie dla strony, strony Rosyjskiej. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek siewiersko bachmudzki Jesteśmy na odcinku siewiersko bachmudzkim Mamy informacje o walkach w rejonie Biłochorivki, która jest broniona przez 81 ukraińską brygadę aeromobilną. Mamy też informacje o dalszych walkach w rejonie Rozdoliwki, Fedoriwki, Wasikówki. Natomiast sukcesy, pewne suk sukcesy strony Rosyjskiej na północ od Bachmutu, ale to przejdziemy sobie na mapę Bachmutu. Jeżeli chodzi o te sukcesy, nie są one wielkie. Mamy tutaj walki w rejonie właśnie Dubowo-Wasyliwka, Berchiwka i północna część Jachidne. Zaciekłe walki o miejscowość Jachidne. Mamy tutaj już, można powiedzieć, że to jest już już. Właściwa linia obrony ukraińska, już więcej się nie mogą wiem, wycofywać. Podziewałbym się jakichś ataków na północy, natomiast w tym momencie wiemy, że są tu konflikty na linii Wagner, jednostki Armii Federacji Rosyjskiej. Jest, był filmik pokazany z takiego właśnie zajścia. Natomiast na ten moment są te ataki rosyjskie na północnym skrzydle, które tutaj. No, zbliżyły się, przecięły drogę do Bachmutu, Północna droga została już całkowicie. Rosjanie przeskoczyli tą drogę. Trwają walki o, tak jak powiedziałem, berchiwkę, jachydnę. Natomiast no, cały czas w użyciu jest południowa, środkowa, powiedzmy, przepraszam, środkowa droga z rozbudową tutaj w tym miejscu zaopatrzeniowej. Natomiast jeżeli chodzi o południe, cały czas mieliśmy tutaj wykonane kontrataki, które miały odrzucić. Rosyjskie z tego rejonu, które tutaj przejęły, jakby po grupie Wagnera, obowiązki. Mamy teraz tutaj grupy WDW, to są jednostki, to nie są te jednostki, które rok temu wkraczały, jeżeli chodzi o jakość tych jednostek, natomiast po uzupełnieniach one jednak tutaj przejęły tą pieczę. Wiemy, że strona ukraińska odbiła czyły południową część Bakhmutu i próbowała zdobyć północną część opytnego na razie bez sukcesów natomiast no, walki na południowym odcinku frontu są miasto jest bombardowane natomiast jak będzie toczyła się dalsza walka jeżeli strona ukraińska nie zatrzyma północnego ramienia no to wkrótce ta sytuacja tutaj może być troszeczkę trudna, dlatego spodziewałbym się jakichś działań ofensywnych z strony ukraińskiej jeżeli chodzi o północny odcinek o północny odcinek czyli w rejonie Jachydne-Barchiwka. Mam nadzieję, że tutaj oczywiście te działania będą podejmowane. Natomiast jeżeli nie, no to trzeba będzie pomyśleć faktycznie już o tym odwrocie z Bachmutu, który takim klinem już się wbija tutaj w pozycje rosyjskie. Natomiast wszystko jeszcze, jeszcze przed nami. No, ciekaw jestem, jaką, jakie działania tutaj strona ukraińska będzie podejmowała, celach obrony miasta, czy dalszej, czy wycofają się na wzgórza. Pojawiły się takie informacje, że żołnierze niektórzy się wypowiadali na temat tego, że może by się wycofać z Bachmutu, ustawić obronę na wzgórzach i wtedy mieć pod ostrzałem całe miasto. Natomiast jak będzie, ciężko powiedzieć. Wróćmy na mapę Ukrainy. Z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na linię ATOM. Jeżeli chodzi o linię ATO, mamy informacje o atakach w rejonie Avdiivki, a były tutaj dość mocne ataki w tym rejonie, natomiast nieudane te ataki rosyjskie ponieśli dość duże straty. Pojawiają się informacje o wchłanianiu czy o zamienianiu tutaj struktur jednostek separatystycznych, które zostały zostały zostają wchłaniane przez wojska armii rosyjskiej. Zmienia się numeracja tych jednostek, też pojawiają się jakby nowe, nowe numeracje tych jednostek, więc będę musiał się przypatrzyć i pozmieniać troszeczkę. Natomiast wiemy, że tak, jak powiedziałem, rejon Abdiwki był atakowany dość mocno bez sukcesu w stronę rosyjskiej, jeżeli chodzi o ten kierunek. Mamy też informacje o walkach na północ od Wodynę. W rejonie Pierwomajskie, Newskie, Krasnohorivki, Marinki, a szczególnie na północ, Rosjanie nie mogąc przebić się przez centrum miasta, próbują go obejść od północy. Niewielkie sukcesy terenowe, natomiast brak zdecydowanych sukcesów w tym rejonie. Oddziały 79 Brygady Aeromobilnej dość aktywnie tutaj się bronią, natomiast też w rejonie Nowomichajówki i pobiedy, brak sukcesu w strony rosyjskiej. Jak to będzie wyglądało w tym rejonie? Ciężko powiedzieć. Rosjanie nie są w stanie na ten moment przebić się przez linię przysłaniania od 2014 roku w tym rejonie. Więc tutaj, no, ciężko powiedzieć, jaki pomysł będą mieć Rosjanie, aby w końcu przełamać tę pozycję. Obawiam się, że odsunięcie od Doniecka linii frontu będzie ciężkie dla strony rosyjskiej. Tym bardziej, że pierwszy etap ofensywy, który nastąpił i, i teraz mamy jakby przygotowanie do dalszej, pogoda się zmieniła. No daje tutaj duży znak zapytania, co Rosjanie będą chcieli na tym odcinku uzyskać. Bo póki co nie uzyskali nic za bardzo na tym odcinku. Wróćmy na mapę Ukrainy. I z mapy Ukrainy przejdziemy sobie na odcinek zaporoski. Jesteśmy na odcinku zaporoskim. Mamy informacje o walkach w rejonie Buchodaru były informacje o wykonywanych kontratakach ukraińskich, które tutaj odrzuciły Rosjan z podwódu Daru czy Ugledaru. Natomiast wiemy, że 72. Rosyjska Brygada z 3. Korpusu Armijnego Rezerwowego próbowała tutaj nacierać, miała wsparcie 5. Brygady Pancernej, natomiast resztki dwóch brygad piechoty morskiej nadal znajdują się w tym rejonie, natomiast bez sukcesów natarcia rosyjskie, nie udało im się tutaj przekroczyć pewnej linii walk. Cały czas na podejściach do wyłchodaru straty ponoszą wojska rosyjskie, które tutaj no, są paraliżowane przez artylerię, i ukraińską, oczywiście. I pola minowe, które tutaj próbowano nawet rozminowywać. Był filmik z roz, zniszczenia pojazdu do rozminowywania rosyjskiego. Więc w tym rejonie mają Rosjanie problem z przełamaniem tych pozycji, odsunięciem linii frontu od bardzo ważnej drogi kolejowej, która i tak nie jest wykorzystywana. Rosjanie mają problem z wykorzystywaniem tutaj linii kolejowych. No, ciężarówkami jest przewożona amunicja, nie ma tutaj możliwości na razie póki co wzmacniania potencjału w tym rejonie, jeżeli chodzi o. Zaplecze, które i tak jest bombardowane, ostrzeliwane przez stronę ukraińską. Takie działania były w, w rejonie Tokmaku, w Berediańsku, w centrum rekreacyjnym ruski Polkotok. Rosjanie, w tej, na bazie tego domu wypoczynkowego, utworzyli koszary. Ten obiekt został mm, ostrzelany, e, stanął w ogniu. No to nawet, nie, nawet może nie tyle ostrzelany, co został podpalony. Czy Czyby to były. Czyżby to były jednostki specjalne? Ciężko powiedzieć, natomiast pewne informacje by na to wskazywały. No, jeżeli chodzi o pozostałą linię frontu, mamy tutaj pojedynki artyleryjskie, nie ma zbyt dużego natężenia. Jakieś pojedyncze walki. Jeżeli chodzi o walki w tym rejonie, mamy też informacje o walkach pod Łobkowym, nesterianką, dorożnianką i wsią w rejonie miejscowości Kopań, natomiast to wszystko jest w zachodniej części, natomiast brak sukcesów strony rosyjskiej w rozpoznawaniu pozycji ukraińskich. Wróćmy na mapę Ukrainy i przejdźmy na odcinek hersoński. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, mamy informację o ostrzelaniu 21 lutego samego Hersonia sześciu cywili zabitych 11 rannych, ostrzelany plac targowy, miejsce strategiczne i militarne z punktu widzenia strony rosyjskiej. Natomiast wiemy o działaniach dronów i jednostek rozpoznawczych, szczególnie ukraińskich, które tutaj cały czas penetrują brzegi rzeki Dniepr. Natomiast brak innych informacji z tego rejonu o działaniach na linii frontu. Tyle z tego odcinka. Jeżeli chodzi o raport wojenny, pamiętajcie o lajkowaniu, o komentarzach, bo to zwiększa nam zasięgi i za to będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!